Jesteśmy w centrum historii Zajezdnia, czyli w miejscu, w którym rozpoczął się strajk we Wrocławiu. To jest to przedwojenna niemiecka zajezdnia autobusowa, po wojnie również spełniała tego typu funkcje. W Polsce dostały się wystawy Solidarny Wrocław na Placu Społecznym. Ośrodek Pamięci Przyszłości wynegocjował z miastem, z Ministerstwem Kultury możliwość przejęcia tego budynku na ekspozycję dotyczącą historii Wrocławia od 1945 roku. Trwały prace konserwatorskie polegające głównie na usuwaniu szkód ekologicznych, ponieważ w tej przestrzeni była stacja benzynowa, tutaj były kanały naprawcze. W tej przestrzeni beton był skuty do 7 metrów, bo był przeciągnięty olejami, benzyną itd., itd. Bardzo dużo takiej pracy polegającej jakby na przystosowaniu pomieszczenia do przestrzeni wystawy. Jesteśmy w przestrzeni wystawy głównej. Są jeszcze inne sale, gdzie zmienia się jakby ekspozycja co pewien czas. Poza tym piętrem jest jeszcze możliwość obejrzenia ekspozycji w piwnicy. Tam głównie o Solidarności, o podziemiu. Natomiast projektując tą przestrzeń, zależało mi na tym, żeby dwie ściany były przeznaczone na ekspozycję sztuki współczesnej, ale w obszarze wystawy głównej. I praktycznie realizujemy tutaj większe wystawy, które nie mieszczą się w Domku Miedzierutnika. Ja bardzo dziękuję zajezdni, że to umożliwia, bo ludzie, którzy tu przychodzą, nie przychodzą do galerii. Oni przy okazji mają kontakt ze sztuką. Ta przestrzeń ekspozycyjna jest bardzo trudna wystawienniczo, ponieważ światło jest muzealne, ściany nie mają odejścia. Natomiast wiele wystaw, które tutaj zrobiłem, pokazuje, że rzeczywiście jest bardzo duży odbiór. W okresie wakacji wszyscy turyści tutaj trafiają. Wrocławianie przyprowadzają tu swoich gości. Wobec tego taki kontakt ze sztuką przy okazji kontaktu z historią jest bardzo, bardzo istotny. Dzisiejsza wystawa malarstwo Nidy Żelkowej-Releksiu to jest wystawa niechronologiczna, w której nie ma podpisów z tytułem prac, ponieważ ta wystawa opowiada o malarstwie, o mięsie malarskim, o materii malarskiej. W twórczości Miry tematy odgrywają ogromną rolę. Bardzo ważna jest wiedza o tym, jak Mira podpisuje swoje obrazy. Natomiast moim pomysłem na tę wystawę była próba jakby pokazania warsztatu, czy dokopywania się Miry do swojego języka wizualnego. I pomimo, że na pierwszy rzut oka te obrazy są, nie wiem, pomarańczowe, fioletowe, zielone czy czerwone, przy uważnej obserwacji, przy zbliżeniu się do obrazu widać pełną gamę, całą strukturę malarską. I autorka troszkę inaczej niż inni malarze zaczyna od pewnej struktury malarskiej, pewnego mięsa malarskiego, z którego wydobywają się dopiero ludzie, krajobrazy, wnętrza. I ta treść jest zasugerowana, dająca możliwość odbiorcy pewnych dopowiedzi. Kolejna istotna jakby cecha tego malarstwa jest taka, że widać na nich ogromny temperament artystki, ponieważ te prace nie są grzeczne, one nie są wyślizgane. Tam ogromną rolę odgrywa faktura, struktura malarstwa, ślad narzędzia. I w mojej ocenie takim najbardziej charakterystycznym znakiem jakby tej aktualnej twórczości Miry jest właśnie taka struktura, czyli pewnego rodzaju poruszenie jakby białej płaszczyzny rozedrganą taką impresjonistyczną strukturą malarską, a dopiero potem nakładanie na to do pewnego stopnia tej takiej warstwy treściowej. I nie ma też w tej wystawie żadnej chronologii, ponieważ ja próbowałem zestawiać te obrazy gamami barwnymi, które pokazują, że w malarstwie można używać farb, ale można też używać koloru. Ja przypuszczam,
że Państwo to widzą, że to są obrazy, które są budowane z koloru, a nie z farb. Kolejną rzeczą, o której chcę powiedzieć, to taka pewna pasja historyczno-filozoficzna, to znaczy ona się pojawia bardzo często w pracach Miły. Natomiast no sam przyznaję, żeby w pełni zrozumieć te obrazy, trzeba znać pewne kody kulturowe, trzeba posiadać pewną wiedzę. Natomiast niezaprzeczalnie jest też druga strona tego malarstwa. Ta druga strona tego malarstwa jest po prostu obraz estetyczny, piękny, rozdrabiany, pojawiający światło. I dobre malarstwo w mojej ocenie jest takie, które po prostu jest otwarte na każdego widza. Nie wymaga podpisywania tłumaczenia, tylko po prostu budzi zachwyt. I ja tak odbieram twórczość Miry. I bardzo dziękuję, że zgodziła się na tę wystawę z trudnościami. Zapowiedziała mi, że za rok prawdopodobnie będzie miała ogromną wystawę w Galerii Miejskiej. Tam już będzie to wszystko uporządkowane systematycznie, będzie pewnie profesjonalny katalog. Natomiast wolałem, żeby te prace powisiały tutaj do 9 czerwca, niż stały na szafie. Także Mireczko, bardzo dziękuję. Dziękuję pięknie. Dziękuję Państwu za to, że zechcieliście przyjść na ten koniec świata, bo myślę, że warto dla całego tego otoczenia. Po takiej mowie to właściwie mogłabym już schodzić, po takim zrozumieniu. Trusa jest. No tak. Ja jeszcze nie mogę schodzić, ponieważ ja się umówiłam z Mirkiem Jasińskim, że na 80. urodziny on mi tam zrobi wystawę. To nie jest za rok, to jest za... Nie wiedziałem, że za rok. Nie będę liczyć, ale wtedy, kiedy zrobię wystawę u Marka, to będę miała 80 lat. I to będą nowe obrazy. Ja dlatego miałam opór, że właściwie co za sens pokazywać stare obrazy. Tylko swoją drogą faktycznie one są tak stare, że nikt już nie żyje tak. Nie pamiętam. Proszę bardzo, ja jej nie widziałam tej wystawy. To jest wystawa Marka w pełni. On przyszedł, ja byłam zmęczona, zajmowałam się Leonem, a on sobie wybrał obrazy, proszę bardzo. I mam nadzieję, że one tu pięknie wyglądają. A w każdym razie podpinają się pod epokę. Więc z tego jestem rada i dumna. I była okazja spojrzeć też na siebie. I za tą okazją ja tęskniłam, ponieważ jedna moja przyjaciółka, która tu dziś nie doszła, chciała się spotkać, zatęskniła za jedną swoją przyjaciółką z czasu studiów. Zaczęła ją szukać w internecie i znalazła jej nekrolog. Więc zanim nekrolog mu się ukaże, chciałam sobie popatrzeć za życia. Czarny humor. Jaki czarny! Gdyby młodzi, to tak. Ale dziękuję Wam wszystkim za to, że zechcieliście być przy tej okazji, bo to są obrazy, z którymi ja się za chwilę rozstanę, znaczy nie tylko te, tylko wszystkie, które stoją na szafie i pod łóżkiem, bo one pójdą jako depozyt do Katedry Judaistyki. I wtedy ja będę mogła zacząć nowe. Ale trochę mi żal, więc to jest taka okazja też do tego, żeby z takim w radosnym gronie się pożegnać i życzę miłego.